Cześć, z tej strony Michał, dzisiaj ze mną Miki. Cześć, witajcie. Dzień dobry. Witamy na warmińsko-mazurskim. Jak widzicie, jestem za starami John Deere'a 7310R. Na testy przyjechał wraz z Horschem Pronto 9. Na Green Starze, jak możecie zauważyć, jest GPS tutaj na monitorku. Na testy, zobaczymy jak się będzie spisywał. No, miejmy nadzieję, że jak najlepiej. Wiadomo, tutaj górzyste pola. Tu był jeszcze rzepak na poplon zasiany, taki pseudo poplon można powiedzieć. Obornik rozrzucony i siejemy prosto w to, zobaczymy jak ten horse sobie da radę, czy to ładnie przykrywa. Ale na razie no, a ja mucę. Talerzówka zagłębiona na maksa. Musiać siej, a ja mucę. No rzepak to można, nie? Talerzówka zagłębiona jak najgłębiej, bo taką warstwę... Zagłębiona jak najgłębiej. Taką warstwę to... Było ciężko przykryć nawet jakimś talerzówką, nie? A ja już prosto w to sieję, bo chcę wytestować, a najwyżej potem się wały pożyczę od takiego jednego sąsiada. I tam się wybudował taki jeden, poznałem tam go ostatnio. Ten tam w sklepie. Poznałem go, kurde. Ty znasz, tam wiesz o kim mówię, tam w sklepie był wtedy. No, mówi, że do niego wały miały posiewne przyjechać i może by pożyczył przy okazji. Bo zobaczymy jak to wyjdzie, bo... Na razie ładnie widzę przemieszane, zobaczymy jak ze wschodami będzie. Czy zobaczymy jak ze A ty schodami. Już masz ogólnie wszystko wymucone? Nie, jeszcze mam dwa pola pszenicy późnej. I ten, tam jeszcze jedno coś, ale potem ci powiem co to jest. Dobra, dobra. Na odcinku nie będę mówił. No, ogólnie Miki prawko zdał, jak tam już Przemek i Adrian pisali w komentarzach, bo widzieli pewnie u Mikiego na Facebooku. Dokładnie. No. Za pierwszym razem, bez żadnych tam problemów. No, za pierwszym razem. W Kaliszu, jakby ktoś był ciekawy. Tak. Zetorem Proximo, nie wiem jakim tam. 80 to jest chyba. O Boże, aby? Albo 90? No a po co ci większy? Nie miałeś genek nawet czym tam się rozbujać, dobrze? No. No, jak na pedał musiałem cały czas dymać, żeby nie zgasł. No, na Green Starze John Deere na GPS-ie. Ładnie to idzie, nawet te znaczniki nie są potrzebne. Ale nie da się chyba wersji bez znaczników brać, co się orientowałem. Może po prostu do tych wielkich gospodarstw, no bo moje nie jest aż takie wielkie, ale po prostu na razie sobie wziąłem na testy, zobaczymy co to będzie. Tylko... A najbliżej sąsiad odetnie, Bożkum. Że jeżeli bym miał brać tego John Deere'a, to na pewno bym chciał go na bliźniakach, ponieważ nic by praktycznie u mnie więcej nie robił, tylko jedynie co to z pracą by jeździł. Jeszcze to by ten, to by powiedzcie mi, to by wymagał, koła. No to by wymagał, żeby zdjąć te bliźniaki, a tak to no, na bliźniakach wszystko robota by była, bo to jakaś talerzówka, ubijanie pryzmy, czy na przykład właśnie teraz siewy, to ten, tu ogólnie GPS-a ustawiałem i coś tu nie piekło, widzę, bo nie jest przemieszane ściernisko dobrze, więc przejadę sobie jeszcze raz. Podniesiemy sobie siewnik, a zresztą pojedziemy po zasianym, żeby poubijać przy okazji. No, no. Poubijać. Ty, ja już 0,9 hektara nim zasiałem. No, matko bosko. No, John Deere u mnie do jutra jest, wczoraj mi go przywieźli, no niestety tak krótko. No, a siewnik też tak jakoś będzie. No, bo ty go tak brałeś, nie? Razem ze siewnikiem. No, najprawdopodobniej siewnik też mi zabiorą jutro. No, ale chociaż na rzepaku sobie testuję, bo mówię, fajnie by było jakbyście jakąś talerzówkę... Na rzepaku jest najlepiej się w nich wytestować. Jakąś talerzówkę czy coś byście mi dali, nie? Oni mówią, no niestety nie mamy, ale czy pan rzepaki sieje? Ja mówię, no sieje, nie? Tu mi ten, dali mi taki do bezorkowej uprawy, się pytali, czy w bezorkowej już wchodziłem, bo tak to pług mi chcieli jeszcze dać, nie? Ale mówię, dobra, bez pługa się obejdzie. Ale się zastanawiam, bo jak widzicie taki kawałek tutaj, taki średni jak na moje... gospodarstwo wielkościowo to chyba najmniejsze. Nie, mniejsze są. Ale no średni wielkościowy jak na moje areały ogólnie to no duży po prostu jest, nie ukrywajmy, bo jest dosyć duży i najprawdopodobniej jeszcze bym trochę musiał areał powiększyć gospodarstwa, żeby zakupić tagowy, bo żeby się zwrócił ten silnik tak jakby. No nie tyle co zwrócił, co bym miał co robić, nie? Bo na razie areał się nie powiększa, ale już siewnik chcę wymieniać. Dobra, tu sobie skręcimy. Też fajna jest w nim opcja, że można sobie skręcać, że tak powiem, kiedy się żywnie podoba.
bo z Vanderstaffem tam jest ograniczenie do ileś tam procent. No tu widzicie błoto jak diabeł. No ale właśnie może go z zewnątrz wam pokażę. No tak się prezentuje z zewnątrz. Na shaderach tak się sorry. Ale jakąś O chrypkę mam. matko, aż siadłem. No, błoto fystne. No, obciążnik od Valtry. Bez obciążnika dostałem, może dostanę obciążnik jak kupię. Zobaczymy, no ale obciążnika na testy Ta nie dawali. dostanie, będzie musiał dokupić. No zobaczymy. Dobra, lecimy dalej. Ogólnie żniwa kukurydziane u nas tu już na wsi to już dobiegają pomału końca, tak patrząc Nie to. powiedziałbym. No gdzie nie, gdzie kukurydza już tylko stoi, no i tam koło ciebie najwięcej. Ale tak to na wsi, u mnie za domem bynajmniej, no tu koło szkoły został ten małe takie pole. Koło ciebie to duże i więcej to ja nie wiem, gdzie tu u nas jeszcze jest No u kukurydza. mnie dwa zostały, nie? Tam No, tak, jedno to jest jeszcze u jedna tego. hektarowa, a druga tam chyba jest 7 albo 8. Jeszcze u tego pana, co tego nowego Rosselmasza, no ale nie wiem, czy to będzie. Bo ona strasznie późno siana ogólnie była chyba w czerwcu. No, I. ale on ją chyba będzie i tak ciął na ten, Na ziarno, na bo ziarno. kieszonki tam dużo mu zostało jeszcze, tak ogólnie patrząc. No, nawóz pod korzeń jest dany, nawet nie pamiętam jaki. Halina wybiera. Halina wybrała, poszła do sklepu i wybrała tyn. Ten ma ładną etykietkę. O, pszenica zaczyna rość na rolnikach się. No i git. Na ten John Deere'a będziemy w transporcie gotować, więc wpierw jeszcze go będę musiał obmyć. Jeszcze Karsher ma do mnie przyjechać, na dniach wam powiem. O, ja już zakupiłem Kershera. Sąsiad kupił, to ja też muszę mieć. Ale John Deere tak to ogólnie spoko strasznie. Bardzo wygodny, bardzo dobry komfort pracy. Aczkolwiek tutaj jakbym chciał serię potem 8R, to oni nie sprowadzają znowu i tak właśnie nie wiem, czy brać John Deere'a. Czy wziąć coś używanego, na przykład Fenda, bo potem John Deere na przykład za 5 lat, no za 5 lat to nie wiadomo, czy bym u nich dostał. Bo teraz obecnie oni sprowadzają największe, co to jest, ten jest ich największy jakikolwiek kiedy mieli. A mają dwie takie sztuki, tylko jedna ten, jedna jest na, jedną mi na testy udostępnili, nie wiem, czy potem do kogo jeszcze jedzie. A Czy. możliwe tak, bo jedna pewnie jest testowa, a druga jest, wiesz. No nie wiem właśnie, jak to oni ten tam okiwali z Ameryką. Dobra. Ja też myślę nad takim silnikiem, ale wpierw będzie pewnie sprzedaż gospodarstwa i kupna tych kurników. No, miki kurniki I właśnie. jakieś ładowarki trzeba, jakąś ładowarkę trzeba kupić. No. No i tak to jest, później trzeba się przeprowadzić i to i... Halina, ten zacznie się pakować to. O, to 2 miesiące. Dobra, drzwi. Nie wiem, czy w tym roku skończę. O Boże. Drzwi, widzicie, ładnie, sprawnie się otwierają. Nie no, może już na wiosnę to już będę tam, nie? No, ale kurde, teraz czekam za talerzówką u mnie ogólnie, bo tu ten pan, no to już się nie będę powtarzał, no ten pan co u mnie, no co nagrywam u niego po prostu w gospodarstwie, będzie u mnie talerzowo najprawdopodobniej i orał, tylko dzisiaj tam, dzisiaj po prostu nie miał czasu czy coś, najprawdopodobniej jutro albo w środę podjedzie, znaczy jutro dla was to będzie, nie wiem kiedy, zależy czy wbijecie te łapki, bo dzisiaj jest w poniedziałek ogólnie. Jak wbijecie te 80 łapek, no to wiadomo, ten film ląduje od razu na YouTubie. Czy też zależy o której godzinie, bo jakby na przykład wybiło te 80 łapek o 10 wieczorem, no to wrzucę na przykład jutro, jak wrócę ze szkoły ten film, bo tak to by ten film był dopiero w środę, nie? A nie we wtorek. No zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. A jakby na przykład dzisiaj o 20 weszło, no to może jeszcze dzisiaj o 20, aczkolwiek bym się zastanowił, ponieważ nie wiem, ilu z was by to obejrzało, bo niektórzy jeszcze się uczą wieczorem, wiecie jak to jest. Którzy też mają Dokładnie. inne obowiązki wieczorami, do jakieś dodatkowe zajęcia czy coś takiego. Wie tak, jak to Tam, jest. czy obszynt. No, option na przykład też. Nie, no do 20 to już wszyscy się wyrabiają. Na przykład teraz to tam skąd tam wiem, to tak o 18 to chodzą doić. No tak, zazwyczaj się chodzi do obszyntu o 18, nie? No. Tu widzicie, no już się trochę przyzwyczaiłem do tej szerokości roboczej. Z Vanderstaffem to tak tutaj na oko teraz. Wjeżdżałem. O co prawda mi tu na monitorze wszystko wyskakuje. No, trochę dużo chudu jest, no ale co wam poradzę, możecie to napisać, czy z chudami jak będę siał kiedyś na GPS-ie, czy chcecie, żeby z chudami było. Bo tak to ja lubię mieć te chudy w grze, ale sam tak myślę, że może by to się nie fajnie oglądało z tymi aż tyloma Ja nie chudami. lubię mieć chudów, ja zawsze sobie wyłączam.
Serio? No. Jakoś wolę mieć taką czystą grę. Aha, to tak, wolisz. Serio, ty grę bez chudów grasz? No, wcale, całkiem bez chudów. Znaczy się wiesz, włączam sobie na przykład, jak jestem na końcu pola, nie? Ile mam w zbiorniku. O Boże. A tak to bez chudów. No się przez szybkę patrzę, a nie tam. Przez szybkę. No ja. Jak jest pełna szybka, nie? To jest dopiero pół zbiorniku. O Boże. Tak, bo ta szyba jest taka mała i to trzeba, Genek, to trzeba wyjść na dwór i zobaczyć, czy koguty się palą. O! Bo ten, nawet w tym klasie pana tego, co mi mucił, nie? To on no. Mówi, że przy 80% mu się włączają już koguty. Same? No. Czego ten klas nie jest jakiś, kurde, 2,15 rocznik, ani nic, tylko... No 2,5 może będzie, nie? Tam się nie pytałem w sumie. No, 2000 to na pewno. Ale robi robotę, ta przystawka ogólnie ładnie wycina, bo... Tutaj właśnie u nas inna jest taka firma. Firma, nie firma, nie wiem, nie wiem czy to jest firma, no ale po prostu usługi prowadzą, też mają klasa, ale starszego i mniejszego. To mają przystawkę, bo nawet nie wiem jakie firmy, ale ta przystawka tak nie docina, że wam mówię. To jest klasowska chyba jakaś tam. Nie wiem właśnie co to jest. Za szrot. Dobra, ludzie, ja wam dziękuję za oglądanie, bo się siew skończył. Muszę zadzwonić do domu, żeby mi ktoś przywiózł na turze. No, to jest worek się przyda. No, to łapeczkę w górę możecie stać, subika i trzymajcie się do kolejnych filmów. Na razie, cześć. Cześć.